witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z serii Gzikson Zabójca. Sorry, że dzisiaj nie ma kamerki, ale nie chciało mi się światła ustawiać. I po prostu tak wyszło. I co, mamy tutaj klucz do 9 lochu. Przejdziemy sobie, otworzymy sobie loch. Ale na początku zrobimy sobie lochy, ponieważ obiecywałem jednemu z graczy, że opowiem nieco tutaj o pupilach. Ogólnie jak się odblokuje na 75 levelu, no to tutaj ma się 3, no po 3 tutaj miejsca, nie? I one są niedostępne, te pupile. Żeby je zdobyć, po prostu trzeba odwiedzić te lokalizacje, które są napisane. Na przykład, żeby płomiołaza zdobyć, trzeba iść nocą do Moczarmery. Noc jest między 18 a godziną 6 chyba rano. Czekajcie, bo to jest 12 godzin dnia i 12 godzin nocy, a to jest o 18 się zmienia. Więc tak by było. Od 6 do 6, czyli od 18 do 6, dzień jest od 6 do 18. Tutaj też w nocy. No i tutaj w dzień w Nigdylandii, no to trzeba od godziny 6 szukać. No tutaj, jak widzicie, nadal nie znalazłem tych pupili. Ale levele są troszeczkę lepsze. Teraz sobie zawaliłem plac. Troszeczkę słabo. O, troszeczkę bardzo słabo. Nie wiem, co tu teraz zrobić. Dobra, tą wytrzymałość po prostu sprzedam. No, zrobiłem to troszeczkę bezmyślnie. Życie. O, tutaj widzę, że orzeszkun się stawia. No i tutaj, żeby odblokować na przykład czwartego pupila bądź dalej, no to po prostu trzeba robić tutaj środowiska, nie? Tutaj mamy już czwartego pupila i możemy go znaleźć w dzień w Czarnolesie, czyli od godziny 6 w Czarnolesie szukamy tutaj aweczka. No i tutaj oczywiście lokalizacje to są napisane na białą czcionką tutaj, żeby było widoczne. Niestety nie ma, ale teraz nie ma dnia, jest noc, bo nagrywam to o godzinie 23:31. Kurczę, czuję się jakbym, nie wiem, pamiętnik jakiś nagrywał, bo co odcinek chyba mówię godzinę, nie? Muszę przestać, bo tak nie może być. Dobra, tutaj jeszcze zrobimy. Wiecie, z środowisk też trochę expa idzie, nie? To opłaca się to robić. No i ogólnie boost idzie do statystyk. Woda, czyli boost idzie do siły. Światło, boost idzie do zręczności. Ziemia to do inteligencji. Mrok do wytrzymałości. Ogień do szczęścia. No i każdy pupil daje 5%. Nie 5%, 1% chyba do statystyki. Nie pamiętam już tych procentów, ale wiem, że boostuje po prostu statystyki główne postaci. Nie będę się rozgadywał, bo ja z żadnym znawcą nie jestem. No i oczywiście tutaj ataki. Mamy tutaj 19 karmień u gracza, mrok, 4 pupili. Czyli zdobył po prostu okulnicę nocą w Dziewiczym Kanionie. Może mamy Dziewiczy Kanion, to byśmy od razu ją znaleźli. Niestety nie. Więc zostawimy sobie tą maweczkę na później. Nie wiem, dlaczego tu przeszedłem, ale czekajcie, jak tu 19, tu 19. Lepiej iść tu światłem. No i jak tutaj widzicie, wszystkie pupile, które mamy obecnie,
w swoim środowisku odblokowane występują w walce pupili w takim samym levelu, na jakim posiadamy. I przeciwnik oczywiście ma też ten sam level jak tutaj. U niego są też te same levele. No co tutaj 20? Ryzykujmy. Tutaj Rok tutaj miał 5 pupili i to 5 pupili też oznacza, że ma mocniejsze właśnie statystyki jego żywioł. Na przykład jak ja mam tutaj 3 pupili i mam Kretuna na 15 levelu, a on nie zwrócił uwagi jakiego pupila rozwijał, ale powiedzmy, że na przykład on teoretycznie też ma Kretuna na 15 levelu, a ma 5 pupili odblokowanych, tutaj odblokowanych i znalezionych, to on tego Kretuna będzie miał troszeczkę silniejszego. No i co tutaj podłożymy? Ogień. 6-9, przypadek nie sądzę. Wiecie, na takie rzeczy to trzeba patrzeć. No, no i co, 104 pozycja. Nie dbam o to. Powiedzmy sobie szczerze. No i co, doktora Bawuwu na razie mnie nie interesuje. Tutaj spadłem do 138 pozycji. Muteczek. No i co? Tutaj spróbujemy. Świątynię ziemnej krwi. Dobra. Może nie tak gwałtownie. Przejdziemy do 9 lochu. Piramida szaleństwa. Od razu hełm. Piękny, od razu level. Opłacało się. I w sumie lepszy item jest. Ma lepszy pancerz, ale nie potrzebujemy aż tak pancerza. Ten item sobie zachowam do toalety. I ciśniemy dalej. Tutaj w sumie atak jakiś można zrobić. Już teraz za bardzo nie chcę wydawać grzybów na rozwój. No może na odcinku bym dodał eko tutaj po poziom, na 7 poziom bym na odcinku wrzucił, ale jeżeli będzie się coś ulepszać dłuższego, to nie będę klikał za grzyby. To jest w sumie już marnowanie. Wiadomo, tam 5, 6, 7 max level można podnieść, ale dalej to już jest serio marnowanie grzybów. Tak, mówię to ja, osoba, która no, ostatnio wydaje bardzo dużo grzybów na odcinek. Ale co, no trzeba się też ogarnąć trochę, nie? Kurde, ale mam zniekształcony ten głos, serio. Nie wiem dlaczego. No i co, piekielny obcy. Jak mi te epiki lecą? Bardzo fajnie. Nawet bym mógł powiedzieć masno. No i co, mamy 2600, no to wrzucamy z rękę, nie? Mamy już 12% szczęścia. Fajnie. Rękawice. Muszę zapamiętać. Szukamy dalej. Znaczy szukamy, klikamy. No i mamy kolejny item, plus 2, nie będziemy się, wiecie, ośmieszać tutaj. O, plus 2 nie będziemy, wiecie, zmieniać itemu. No i tutaj zjawa. O kurcze, ale ładnie to weszło, nie no, to jest epickie. Te itemy są epickie, nie? Jakby ktoś nie wiedział, to te itemy naprawdę są epickie. No i co, bym tu też wrzucił z rękę, szczerze. Mamy 2 do wytrzymałości, nie, 3 do wytrzymałości, resztę do zręczności. Chyba w miarę okej jest. No i co, trzeba go zmontować, nie? Będziemy mieć na dzisiaj spokój. Nawet, o, aweczkę się nie martwię w sumie. No tutaj znowu pokarmy, itemy epickie to całkiem spoko. Jeszcze dzisiaj toaleta jest do spukania. Póki jest miejsce, to spłuczemy tą toaletę.
Bo oczywiście trzeci dzień już mamy toaletę i tam dzisiaj pływał tutaj sobie, więc wiecie. To zwykły item. No wiecie, no nie miałem nadziei za bardzo na coś lepszego. Ale jakby były kolejny epik, nie pogniewałbym się. Idziemy tutaj dalej. W sumie Don Capisci to... Nie patrzyłem na level jego. Ale... Chyba mroczny obcy będzie łatwiejszy. 180. Zwiadowca. I tutaj przechodzimy. 174. No to jego wcześniej ubijemy. Tak ma być. Chętnie bym to zamienił. Tego. Ale dawać tutaj. Nie, w sumie zrobimy w ten sposób. Już to lepiej wygląda. Szczęście jest dopakowane. Szkaradny demon. Może kryty jakieś siądą. I damy też. Jest! Kurczę! Ja nie mogę się tak wydzierać, bo. Zaraz ludzie przyjdą, powiedzą: Ej, Gzikson, jesteś za głośno. Dobra, ten pierścień też tutaj wrzucamy. No i co? 8 jest w piramidzie szaleństwa. Potwornie. Kurczę, patrzcie, wyprzedziliśmy świątynię zimnej krwi, wrzucając tylko pierścień na szczęście. Tylko dzięki temu, tak naprawdę. Tak mi się wydaje. I tutaj Banshee. Na koniec to jest mag, nie? Także z nią będzie problem pewnie. 190 level. To sobie zostawimy to. I przejdziemy do świątyni zimnej krwi. Ten obcy tak lejtowo, tak od buta. Wiecie, tak. Takiego kopa lekkiego strzeliłem i ten piekielny obcy tak stwierdził, że sobie umrze. Zemrze sobie. I sobie zemar. W sumie tutaj chyba byśmy dali radę. Te bronie już są za słabe. Ewidentnie. Ale widziałem, że tutaj dało radę, nie? Już by zawsze był ten level więcej. Ale też kurde. Dobra, jak tu się nie uda, to ja wymieniam bronię. No niestety zostałem zbyt bardzo skrytowany. I tak, bronię i tutaj tej temy. To w sumie zaczniemy sobie od gabinetu magii naszej Niki. Zobaczymy 237. Nie będziemy tego pierścienia zmieniać. 147k. To jest fajnie. To 235. 235 mi jest potrzebne. Szukamy czegoś innego. Na zręczność najlepiej. 236 na zręczność. Chyba to wezmę. Nie ma co przedłużać. Wy tutaj pewnie pragnieni lochów. A tu się zastanawiam, czy wziąć item, czy nie wziąć. Tak się nie robi, Gzikson, no ogarnij się. I co? Tutaj mamy broń plus 20, tak wiecie, tak. Od strzału, nie? 220, tu mamy 212, to podmienimy tutaj. I co? Umie rękawice. Jest spoko. Buty. Broń mamy plus 28. No i pięknie. Pas niepotrzebny, dobra. Hełmy niepotrzebne, rękawice. Dobra. Broń plus 20. Hełmy niepotrzebne.
227, nie. Zobaczymy sobie, co jest takiego, co bym mógł wziąć już, nie? O, ale... Nie wiem, czy zaryzykować tutaj. W sumie! Najwyżej się trafi coś lepszego. A tutaj mamy problem już z miejscem, powoli. Ale spokojnie. Teraz się coś wymyśli. Rękawice. O! O! 235. Będziemy myśleć zaraz. Lata. 240. Fajnie by było te rękawice jeszcze jakieś znaleźć. Ale 240. Pięknie. No i co? Można tutaj 240 wrzucić. Zręczność. Aż tak dużo tych grzybów nie zeszło. 230. Nie, 5. Małość. Dobra. Mamy wszystko. Będziecie, kurczę, czekać 2 godziny, aż ja item znajdę, nie? Jak wam się odcinek podoba, to wiecie, że możecie zostawić łapkę w górę. Ja też udostępniam wam tą możliwość, więc korzystajcie, póki możecie. Jakbym to... Nie, to i tak się nie opłaca. O, kolejna duża zręczka. O, to już jest ładne. Dobra, jeszcze 2 itemy. No, fajnie by było wytrzymałość dostać. O, powiem tak, fajnie by było. Ale jeżeli dostanę zręczność, to się nie pogniewam. No kurczę, no ciągnie mnie to do tych lochów, naprawdę ciągnie mnie. Ale wiecie, no nie mogę. Na szczęście nie będziemy ładować tutaj itemy. Tak, ciągnie mnie bardzo tam. Ale najpierw trzeba, wiecie, tutaj zręczność wykopać i wytrzymałość. O, brak miejsca w plecaku. Dobrze, że nie złapałem za zręczność i nie wyrzuciłem, bo bym chyba, kurczę, nie wiem, płakał ze 2 dni za tym gemem. W sumie tutaj 46 po jest, także spoko. Inta, to nie. Zajrzyj sobie, ile odcineczek trwa. 18 minut mieszczę się w czasie antenowym, także jest spoko. Znaczy, mi się tak wydaje, że jest spoko, nie? Możecie napisać w komentarzu, jak widzicie jakieś niedogodności, czy jak to nazwać. Nie no, salka rycerska tutaj jeszcze nie będzie ulepszana. Ale fajnie by było ulepszyć. Uzbierać surowce, ulepszyć. Ale niestety to jeszcze nie jest ten czas. Kurde, kiedy mi ta wytrzymałość padnie, no. Nie lubię tego dźwięku, naprawdę nie lubię. Tym bardziej jak wykopuję klejnoty za grzyby. No i teraz się uzieli. Ale teraz powinna wlecieć wytrzymałość, bo jest niby 20%. A ile już gemów poleciało z nieużytecznych? O, i z ręka. No dobra, niech będzie i ta z ręka. 161. Ważne, żeby tutaj staty były fajne. Niestety musiałem wymienić na zwykłe bronie. Ale... Mogę jeszcze poszukać 250-ki. Tak na szybko. 3-4 bronie, jeżeli... 250 się nie trafi.
jeszcze powiedzmy 3 bronie, o. Albo 2, jeżeli mi się znudzi. O, jeszcze tutaj więcej da się. Troszeczkę zrąbałem z tymi gemami. Mało szczęścia. Siła szczęścia. Zręczność szczęścia. Dobra, jeszcze ostatnia. No niestety, nie, bo nie ma co przedłużać. Po prostu, nie ma co przedłużać. No powinno teraz być lepiej, serio. Jak on tak krytuje, to ja się nie dziwię, że ja umieram. Tamtej broni mnie irytuje to, że rozrzut jest słaby. Może nie irytuje bez przesady. O! Szczęście tutaj. Po prostu pierścień sobie wymienimy na wytrzymałość. Tak. Na wytrzymałość. To sobie wrzucimy tutaj. I chyba sobie po prostu wyciągniemy. Jaki kurde, ja byłem głupi, że nie wyciągałem tych. No i co, no, trudno. Trzeba było wcześniej myśleć i tyle, a nie teraz płakać. Także ten. Zręczność 236. 240 wytrzyma. O, i za golda jeszcze. Zręczność 200. Czekajcie. Tutaj mam 235, 240. No 235 bym wziął, ale wytrzymałość. No ile ja mam tutaj czekać, aż to ta flaszka się ogarnie. Tak w ogóle jest za 9. Także pasowałoby jeszcze troszeczkę aweczki porobić. Daniel Magical, spotkanie. To niezłe spotkanie. A tam bym mógł na urzędniczą iść się spotkać. Nie, to nie problem. W sumie. 200, kurde. Troszeczkę lipa. Tutaj się nie trafia. A ja chyba za... O! I takie coś to ja rozumiem, nie? Dobra, ten pierścień. Ogólnie tutaj wszystkie itemy są do toalety, to ja nie wiem po co ja tutaj patrzam. Od klejnotu chyba, nie? To jest. Dobra, i mamy tu już klejnoty 2 na wytrzymałość. Mniej więcej fajnie te statystyki już wyglądają. Do karczmy idziemy, przeklikamy tą oweczkę. Idziemy dalej, nie? Nie chcę też za bardzo przedłużonego odcinka robić. Więc na tym może zakończymy odcinek. I spróbuję drugi nagrać. Żeby ten po prostu nie był za długi. Więc widzimy się na kolejnym odcinku. Cześć!